Hej, cześć, siemano, witajcie! Kamil Nigodyn z tej strony i dzisiaj zapraszam Was na odcinek o Fortnite'cie. A w zasadzie nie o Fortnite'cie, a o tańcach w Fortnite'cie. Będziemy dzisiaj tańczyć kilka tańców właśnie z Fortnite'a, więc co, zapraszam, lecimy już, troszkę się cofnę do tyłu i będziemy tańczyć. I od razu na początek mówię, zostawcie łapę w górę, jeśli chcecie więcej filmów tego typu. Jeśli zostawicie dość dużo łapek, to pojawi się druga część takiego filmiku z tańców z Fortnite'a. Więc zostawcie łapę w górę i zacznijcie oglądać. Let's go! No i na początek zaczniemy od tańca Najlepsi Kumple, Best Mates. Lecimy! Taniec pierwszy. To było dosyć proste. Więc przejdźmy do następnego. No dobra, no to drugim tańcem będzie taniec Floss, czyli wiecie, Backpack Kid, ten taki na boki. Więc lecimy. Taniec drugi. Ten taniec też nie był jakoś bardzo trudny, chociaż wiele osób ma z nim problem, ponieważ robią tak kilka razy w jedną stronę, albo tylko w drugą, to trzeba po prostu robić tak i na zmianę, dosyć łatwo. Można powoli zacząć, później można robić to szybko, także nie jest to jakoś bardzo trudne. Przejdźmy do następnego tańca. Dobra, teraz trochę wyższy poziom, zatańczymy sobie Orange Justice, czyli pomarańczową sprawiedliwość. To jest dużo memów z tym w internecie, więc lecimy. Taniec trzeci. No, to już było trochę bardziej męczące, ale jak widzieliście, się udało, więc lecimy z kolejnym, już czwartym tańcem. No dobra, no to czwartym tańcem będzie taniec Tidy, czyli taniec Snoop Dogga, po polsku porządek, więc zaczynamy! Taniec czwarty. Dobra, jak widzieliście, to był dosyć łatwy taniec, więc jako piąty i jako ostatni taniec zatańczymy teraz coś grubego. Uwaga! Let's go! No dobra, to zatańczymy sobie teraz taniec Squad Kick, czyli ten rosyjski taniec ludowy, po polsku chopak. I dobra, zaczynamy. To będzie masakra, bo on jest dosyć trudny, no ale trudno, zobaczymy, może się uda. Let's go! Taniec piąty. Nie, nie do zrobienia to jest. Nie ma szans. Jeszcze raz. Dobra. To jest już za trudne. Koniec! Koniec! Koniec tego! Spociłem się niesamowicie już. Więc jeśli wam się film podobał, zostawcie łapę w górę. Skomentujcie, jaki następny taniec mam zatańczyć z Fortnite'a. Tutaj Windows się coś zgłasza, nieważne. No i oczywiście zasubskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnego takiego filmu lub innych, na przykład vlogów, bo robię też vlogi. Teraz na wakacjach będę robić bardzo dużo vlogów, jeszcze nie zdradzam nic. Więc musicie zasubskrybować, żeby zobaczyć, co tam będzie. No i tak jak mówię, zostawcie dużo łapek, bo ja już ledwo żyję. Ten taniec był masakryczny. Tam jest jeszcze wiele innych takich tańców, ale myślę, że 5 na odcinek to będzie dobrze, bo jak widzicie, ledwo żyję, składki ich mnie wykończył. Także cześć, trzymajcie się, bye!